Gmina Biała Podlaska uroczystą sesją rozpoczęła świętowanie 25. rocznicy utworzenia samorządów. Później radni przenieśli się do jednego z lokali, gdzie najbardziej zasłużonym dla gminy wręczono pamiątkowe grawertony. 25 lat samorządności. W tym okresie czasu będzie pogłębiona refleksja, czy się udało nam coś zrobić, czy się nie udało, czy były potrzebne zmiany i transformacja. Ja myślę, że tak. Byliśmy w dawnym ustroju, albo jak jeżeli brać pod uwagę kontekst dawnego układu politycznego, a dzisiejsze, to chcę powiedzieć, żeśmy się wyrwali z takiego zamknięcia i jesteśmy bliżej Zachodu. 25 lat to kawał historii i samorządy pokazały swoją klasę. I myślę, że w tym okresie bardzo dużo udało się zrobić. Przybyło dróg utwardzonych, przybyło oświetlenia ulicznego, osiedli, świetlic, świetlice remis, wozów strażackich, przedszkoli, szkół. To wszystko są osiągnięcia gminy. Do roboty zostało jeszcze więcej pewnie niż udało nam się to zrealizować, ale ten okres 25 lat zapisze się naprawdę dobrze. A głównym zadaniem gminy jest realizowanie wszystkich możliwych zadań, nie tylko inwestycyjnych, żeby się ludziom żyło lepiej. I ten problem, myślę, jest rozwiązywany każdego dnia. Odrodzenie samorządności jest uważane za jeden z większych sukcesów przemian po 90 roku. Przemian, które pozwoliły Polakom współuczestniczyć i współdecydować w sprawach publicznych. Zobacz, taki grawerton to otrzymują nieliczni.